Ark o nazwie Siła jest 6-odcinkową filerową historią, na której temat słyszałem dość pozytywne komentarze. Zerknijmy zatem, czy poparte jest to czymkolwiek. Bardzo podobna scena była w filmie Naruto, fajny easter egg. Poko ta krew tutaj i bronie leżą i ej, ten Kabuto wygląda lepiej niż w kanonie i jak to u niego, podoba mi się ta jego pewność siebie. Dobre też animacje, jak na przykład Yamato, który podczas walki stworzył sobie tarczę, nice. Imponujące było to, jak Sakura robiła uniki, przeprosiła Hayate, po czym jeb go z piąchy. I widać, że jeńców nie biorą, nawet dzieci masakrują. Ten dziadek też kozaczek, spokojnie sobie z nimi walczy, bez emocji, nie znamy go, a bije od niego takim doświadczeniem. Mam ogólnie wrażenie, że ten odcinek jakoś dużo bardziej jest jakościowy, audiowizualny niż to, co dzieje się w anime. Na przykład zwęglona ręka, no ostro, i ryczeć się chciało, jak młoda zobaczyła tego swojego nauczyciela i zaczęli biec w swoją stronę, naprawdę mocne. Minusów nie widziałem, niewiadomych także, odcinek na 10. Te węże wyglądają inaczej niż zwykle, trochę takie CGI, ale podoba mi się. Fajnie wyglądała ta zasłona dymna Deidary, brzmiało jak jakieś fajerwerki. Pięknie ten młody zasadził kopa prosto pomiędzy nogi Naruto i git była ta animacja węża. Śmiechłem, jak Sakura obudziła Naruto i powiedziała, że wszyscy idą do publicznej łaźni, a ten jej zapytał, czy będzie się z nim kąpać. Zabawnie, młodziaki chciało się nauczyć chodzenia po wodzie i ciągle do niej wpadali, ale ta kobieta to jakoś nie wiem, no nie podoba mi się, mam wrażenie, jakby botoks miała w ustach. Z niewiadomego powodu nie jest dla mnie neutralna, tylko jakoś taka mocno nieatrakcyjna. Z kolei tajemnicza jest ta osoba, która zamiast mówić, pisze na zwoju do Kabuto. Niewiadomych nie widziałem, odcinek na 8. Creepy są te małe wężyki na twarzy Naruto i fajne te sceny, jak stali się rodzinką, z kolei ta scena jest całkiem złowieszcza. Natomiast ta babka u mnie zarobiła kolejnego giga minusa za sprzedanie liścia młodej. Ta mina ma jakieś moce pozwalające jej widzieć rzeczy i tutaj zauważyła, że jej dziadek nie żyje, a sprytnie Kabuto zagrał z tym, że niby gość stracił wzrok, żeby nie było widać, że to Edo Tensei. Ekscytujące, jak młoda już miała coś zrobić, a może nawet zrobiła, nie wiem na tym etapie, ale Naruto zaczął wymiotować wężami, które uformowały się w mini Kyubiego z 4 ogonami. Super szybko podbiegł on do Sakury i jeb ją. Piękne. Później także sklepał Naruto. Niewiadomych także nie było, odcinek na 9. Podoba mi się, że praktycznie ani na chwilę nie ma przerwy w dowalonych scenach. Nie ma przedłużania, to się ogląda jak dobry film Naruto. Pięknie Gai i Lee otworzyli bramę, po czym zaczęli nawalać kopię Kyubiego. Super jakość, mega dobre. Badasowe było to, jak podróbka wyciągnęła z Naruto więcej czakry Kyubiego, a jak już się powiększyła, to po prostu wywaliła Naruto w powietrze jak śmiecia. Jednak na serio, nie było żadnych ofiar, gdy Kyubi zniszczył tyle budynków? No mało prawdopodobne. I kurde, dzieją się tutaj rzeczy mocne jak na Naruto, serio. Grubasek kiedyś nie uratował tej babki, przez co ma wiele blizn i nie może mieć dzieci, no ostro. Piękna animacja, jak Kyubi przejmuje kontrolę nad Naruto, natomiast to kolejne uratowanie go przez Minato jest mech. Szkoda, że sam Naruto z tego nie wyszedł, byłoby lepiej. Niewiadomych nie było, odcinek na 7. Jakim cudem dzieciaki szybciej się dostały do tej otchłani niż Shinobi Konohy? Dorośli wyruszyli szybciej, no i to ninja. Sprytnie Naruto uruchomił tryb mędrca, żeby węże wyciągnęły tę czakrę i zamieniły się w żaby. Tu leci jakaś intrygująca muzyka klimatem inna niż Naruto, ale jest bardzo fajna. I też spoko, że tutaj już Deidara jako Edo Tensei myśli, poprzyczepiał bomby do innych, ci podeszli blisko przeciwników i bum. Z tym, że nic im się nie stało i nie wiemy w sumie czemu. Fajnie to teraz Naruto nawalał podróbkę mini Kyubiego z takim opanowaniem i Sage Modem, mega badass. Ta wieża już jednak jest zupełnie nie z tego świata, ale ten podmuch był tak wielki, że oderwało rękę Hidanowi. Nice. Z kolei znowu później bez sens. Serio Kakashi nie trafił celu, którego nie widział? Słabo. Dobrze wyglądała ta chmura lecąca w stronę Konohy, a już ten Kyubi w wersji czarnosmokowej już średnio się prezentuje. Jak widać w tym epizodzie już było dość mieszanie. Niewiadomych nie widziałem, odcinek na 6. W sumie radosne rozpoczęcie odcinka, gdzie ten czarny Kyubi zrobił z Frejersa plamę.
Giga dobra animacja oczu Kyubiego, ale tu to już fujka. Animacyjnie to jest dobre, ale w tym arku wszystko wskazuje na to, że Naruto jeszcze nie umie kontrolować Kyubiego, ale pomyślał o tym i tak oto już częściowo to potrafi i wyszła z tego taka kupa. Ta babka za to trochę się odkupiła, śmieszkując z wielkiego brzuchola tego gościa. Smutne to pożegnanie, ale decyzja frajerska. Takimi wielkimi bohaterami muszą być, że chcą zostawić piątkę sierot, jakby ktoś inny nie mógł tego zrobić za nich. No nie wiem, ktoś może z umiejętnościami. I ta walka Kyubich była nudnawa, za to Super Yamato biegł i przygotowywał się do użycia Mokutona, żeby powstrzymać Narutowego Kyubiego. Czuję się także zobligowany powiedzieć o tym, że to jak Naruto odzyskał świadomość było dość średnie, bo wystarczyły jedynie słowa małej dziewczynki, jednakże ona przejawiała już wcześniej jakieś dziwne moce, więc nie czuję się jakoś tak oszukany. Można to jakoś tam podpiąć pod jej niezidentyfikowaną umiejętność. I choć ponownie bardzo ładna animacja jak Naruto opanował Kyubiego i zyskał ten tryb, ale to taki XD moment. Niewiadomych oczywiście brak, odcinek oceniłem na 5. Średnia arku to 7,5. Animacyjnie bije on na głowę to, co dzieje się w kanonicznej historii, a była ona początkowo bardzo tajemnicza i naprawdę ciekawa, tak do 4 odcinka włącznie. Później to wszystko zaczęło się sypać. Weszły jakieś fabularne pierdoły, wieże jak z innego świata, jakiś dziwny czarny Kyubi i tak dalej. No końcówka nie była po prostu dobra. Już po pierwszym odcinku miałem takie pozytywne, coś jest tutaj nie tak, ponieważ jakość i intensywność było na tak potężnym poziomie, że miałem wrażenie, że oglądam film Naruto, bo te właśnie się charakteryzują często taką inną oprawą graficzną, ale jakościowszą. No i z niewiadomych, nie myliłem się, z tego co wyczytałem na necie, to pierwotnie miał być to film, ale pocięli go na 6 odcinków, od taka ciekawostka. Ej, jak nie zasubujesz tego kanału, to ja też będę dzielił te arki na części i się nie pozbierasz, kumalski.